Przeprowadziliśmy badania na ogólnopolskiej próbie osób korzystających z internetu i mieszkających w miastach powyżej 200, od 200 tysięcy mieszkańców wzwyż. No i tutaj wyniki są dosyć jednoznaczne. Po pierwsze, prawie połowa kiedykolwiek robiła zakupy, takie podstawowe zakupy w supermarketach internetowych, a jeżeli e-Biedronka na rynku się pojawi, no to wygląda na to, że będzie strzałem w dziesiątkę. Póki co trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, że ludzie całkowicie przestaną kupować, zwłaszcza takie podstawowe, no powiedzmy codzienne produkty, czy codziennego użytku wyłącznie online, natomiast na pewno takie tak zwane stokowanie się, czyli zaopatrowanie się, robienie takich tygodniowych, czy to dwutygodniowych zakupów produktów, które są potrzebne w domu, ale nie są produktami takiej bardzo pierwszej potrzeby, którym się możemy zaopatrzyć w sklepach, które znajdują się tuż po wyjściu, na przykład typu Żabka, tuż po wyjściu z miejsca, w którym mieszkamy, to na pewno docelowo będzie przyszłość. Głównymi powodami, dla których osoby robią podstawowe zakupy przez internet, no to jest przede wszystkim fakt, że nie muszą wnosić tych zakupów. I dla nich jest to wygodniejsze. Kupują wtedy, kiedy mają czas, a nie wtedy, kiedy na przykład są kolejki w sklepach. To jest dla nich wygodniejsze. Natomiast podstawowym kryterium, które wskazują, dlaczego warto robić zakupy online, no to jest ten element, że nie muszą tego wnosić potem do domu. Na rynku zawsze będzie obowiązywała jedna zasada: dostosuj się do oczekiwań konsumentów albo zgiń. Więc póki co Tesco odniosło, przynajmniej z tych badań też wynika, spory sukces, otwierając zakupy online. Jeżeli Biedronka zdecyduje się na ten ruch, to ma szansę ten sukces powtórzyć. Coraz trudniej przebić się w komunikacji marketingowej z nowym konceptem, z nową marką, zwłaszcza że rynek zakupów online wcale nie jest już rynkiem nowym, na którym ktoś może zaistnieć jako nowinka wprowadzająca nowe rozwiązanie. Więc moim zdaniem, jeżeli chodzi o przyszłość zakupów online, no to w pierwszej kolejności będzie ona należała dla uznanych i rozpoznawanych marek sklepów tradycyjnych.